Cześć. Akordy z grupy akordów A, czyli generalnie dźwiękiem tonicznym jest po prostu dźwięk A i koniec, kropka i właściwie tyle. Skupimy się przede wszystkim na tych właśnie wersjach otwartych, czyli z użyciem po prostu pustych strun. Pozostałe wersje zrobimy sobie w przypadku akordów barowych. Tam powiemy sobie proste schematy, jak zapamiętać poszczególny jakby tryb akordu. Ale dobra, bierzemy się za akordy z grupy A. Akord pierwszy, A dur. Ja sobie go gram tak, że pierwszy palec zostawiam w ogóle w spokoju. Nie naciskam pierwszym palcem, tylko czwarty, trzeci, drugim. Po prostu, można powiedzieć, taki tutaj robaczek wystaje, ale te trzy palce są po prostu mniejsze i łatwiej się zmieszczą na tym drugim progu. 2, 2, 2. Oczywiście musimy sobie zrobić jeszcze jedną rzecz, że pamiętać, że tutaj nie uderzamy struny pustej E. Czyli tak uderzamy. Żeby wybrzmiała struna A, a nie E. Struna A, bo dźwięk A i w tym przypadku najgrubszy dźwięk, najniższy to jest ten A, więc dlatego niech on sobie brzmi sam, nie brudźmy go tym dźwiękiem E. Mimo, że on w tym akordzie jest, bo dźwięk E jest na czwartej strunie na drugim progu. Ale my nie chcemy, żeby on się nam przebijał. Następny akord A dur septymowy. Ciekawie brzmi. To musimy faktycznie już tak nacisnąć. Bardzo fajny efekt jest na gitarze klasycznej, bo ona jest idealna do tego. Szerokość struny jest troszeczkę większa niż w elektrycznej. Kolejny akord A mol. Uwaga. Układam sobie palce tak. Tu używam już tego pierwszego. Raczej ewentualnie robię tak, że drugim, trzecim, czwartym gram, żeby później do tej poprzeczki bara się przystosować, ale często też gram jednak mimo wszystko pierwszym, drugim i trzecim. I tutaj też jest struna pusta A wybrzmiewająca, prawda? Cały czas pamiętamy o uderzaniu w dół, w górę. Nie robimy tak przypadkiem. Ani nie robimy. Niektórzy też tak robili, nie wiem czemu. Po prostu w dół paznokciami, do góry paznokciem kciuka. Tutaj przerywam akurat w trakcie. Przepraszamy za przerwanie programu, ale tutaj uderzenie akordów jest bardzo istotne właśnie nie opuszkami. Oczywiście można też zagrać opuszkiem, wtedy jest troszeczkę. Atak zdecydowanie delikatniejszy, ale mimo wszystko spróbujmy po prostu nauczyć się, żeby tymi akordami, paznokciami uderzać. Kolejny akord, A mol septymowy. A dur z septymą wielką. Kolejny akord, akord A4. Zauważ, jak ten brzmi ciekawie, ja uwielbiam ten akord. Można przejść później fajnie na durowy zwykły, A-dur. Super brzmi. Kolejny akord, A dur, 7 łamane przez 4. To sobie te znaczki, to trzeba zapamiętać. 7 przez 4.
akord. Akord A6. Tu robimy sobie fajnie, bo robimy taką małą poprzeczkę przez cztery struny i brzmiewa nam pusta. I tutaj już fajnie można tłumić, prawda? Bo wystarczy poderwać ten palec, już się urywa dźwięk. Następny akord. A mol 6. Aż już nawet samo to bicie tak się ciśnie samo na usta, tak na rękę. I jeszcze do tego dołożyć kaczkę. Następny akord. A9. Właściwie jednym paluszkiem, tym możemy nawet najmniejszym. Twoim zadaniem będzie wykucie wszystkich tych wersji akordów. Oczywiście będą też do pobrania w Guitar Pro, tak więc wyuczyć się i pojawiamy się w następnej lekcji. Trzymaj się, cześć!